dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu prasowym przed sesją Rady Miasta. Już tradycyjnie spotykamy się na godzinę przed sesją i będziemy mówić głównie o rzeczach, które dzisiaj będą miały miejsce na sesji. Dlatego bardzo proszę o wstęp pana Dariusza Stefaniuka, prezydenta Miasta Białej Podlaskiej, a potem będzie okazja do zadawania pytań. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, spotykamy się jak zawsze przed sesją. Jest to już 36. sesja Rady Miasta. Dostaliście pewnie Państwo wszyscy porządek. Jak widzicie, że tak powiem, ustawy, uchwały, które będą przyjmowane na tą sesję, bardziej mają charakter porządkujący, bo nie ma tutaj jakichś takich, myślę, rzeczy, które by budziły swojego rodzaju kontrowersje. Mamy część ustaw dotyczących zmiany planów miejscowych, jeżeli chodzi o zagospodarowanie przestrzenne, ale mamy również uchwały, które są uchwałami oświatowymi, wynikające z ustawy, która nakazuje na nas pewne zmiany. W związku z tym bardziej bym czekał na Państwa pytania dotyczące tego porządku obrad, które mamy, niż tutaj bym miał coś do powiedzenia, bo wydaje mi się, że wszystko jest, powinno być jasne. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Czy są jakieś pytania odnośnie sesji? Jest uchwała odnośnie między innymi darmowy przejazd. To jest uporządkowanie, tak? Tak, jest to uchwała, która będzie pozwalała na darmowe przejazdy osobom, które były represjonowane w jakimś stopniu przez system komunistyczny, czy też walczyły o wolną Polskę i dzisiaj mają statut kombatantów i mogą te osoby też bezpłatnie jeździć komunikacją miejską. Dopuszcza do tego ustawa. Oczywiście muszą się legitymować odpowiednimi legitymacjami, że są uznane za te osoby represjonowane w okresie komunistycznym. I to jest jakby wynik wcześniejszych naszych deklaracji, że chcemy takie ulgi dla tych osób zrobić. Powiem szczerze, że wcześniej mieli, chyba w ogóle ich nie było w tym rejestrze całym do tej pory. Natomiast dzisiaj jest to w skali miasta, z tego co wiem, kilka osób tak naprawdę. Nie jest to jakaś duża liczba osób zamieszkałych u nas w Białej Podlaskiej. Oczywiście każda taka osoba, która jest poza Białej Podlaskiej, również ma prawo do tej ulgi, jeżeli tutaj przyjedzie i będzie poruszała się komunikacją miejską. Bardzo proszę. Czy są jakieś pytania jeszcze? Z tej sesji też? Też, oczywiście. Czy miasto już zdecydowało, jak będzie z przetargiem, jeżeli chodzi o stadion? Czy te kwoty znowu są przekraczające? Te kwoty są przekraczające. Najniższa oferta to jest ponad 13 milionów złotych. Więcej od kwoty zakładanej w przetargu. Na dzień dzisiejszy liczymy pieniądze, bym tak powiedział. A więc chcielibyśmy stadion wykonać oczywiście, natomiast nie wiemy, czy fundusze nam na to pozwolą. Nie możemy tutaj jakby tych pieniędzy wyciągnąć z kapelusza, których nie mamy, a musimy dodatkowo znaleźć 13 milionów w budżecie. Myślimy o pieniądzach, które mamy z nadwykonań z zeszłego roku. One będą musiały wejść do budżetu. Obecnie pani skarbnik przygotowuje projekt nowelizacji budżetu miasta na 2018 rok i myślę, że na początku marca ten projekt zostanie zaprezentowany i myślę też, że na początku marca odbędzie się sesja, być może ze względu na czas, a więc mamy miesiąc czasu na rozstrzygnięcie tego przetargu. Ta sesja będzie w formie sesji nadzwyczajnej i to też będę mówił radnym, że jeżeli chcemy, aby taki
przetarg został rozstrzygnięty pozytywnie, abyśmy mogli wybudować stadion. Musimy szybko te pieniądze do budżetu wpisać i wpisać na konkretne zadanie. Do tego jest potrzebna zgoda Rady, ale też nie mamy terminu 2 tygodni, gdzie musielibyśmy czekać na zwołanie tej sesji, ponieważ my ten dokument będziemy dopiero mieli, myślę, w okolicach 5 marca, przygotowany przez nasze wydziały finansowe. On polega na tym, że musimy cały budżet jakby dostosować i wieloletnią prognozę finansową do tych środków, ale też pamiętajcie Państwo, że to są zadania, które się nie pojawiły w pierwotnym projekcie budżetu. Są to zadania, które my wtedy nie mogliśmy zrealizować z braku środków finansowych. Dzisiaj chcemy je dopisać. Są to takie zadania jak na przykład remonty szkół czy inwestycje w szkołach. To jest kilka milionów złotych, duże kwoty i chcemy, żeby to się też znalazło. Więc myślę, że tutaj będziemy dyskutować z radnymi, czy oni będą chcieli ten budżet zatwierdzić, czy będą chcieli go zmieniać i mam nadzieję, że to się stanie na początku marca, jeżeli wszystko będzie dobrze i będziemy mogli tak zrobić i znajdziemy takie środki finansowe, to ja bym był za tym, żeby ten stadion wykonać. Zwracam uwagę na to, że mamy tam dofinansowanie w wysokości 10 milionów złotych z Ministerstwa Sportu. Jeżeli tego ruchu teraz nie zrobimy, to prawdopodobnie nikt tego stadionu już nie wybuduje. Mam świadomość, że zgromadzenie w budżecie tak dużej kwoty, prawie 40 milionów złotych, jest bardzo trudne. Ono jest bardzo trudne dla nas, ale na pewno też dla każdego, kto w przyszłości będzie rządził w naszym mieście, również to będzie olbrzymia kwota, a na pewno już ten wykonanie tego stadionu, patrząc na to, jak wyglądają inwestycje ogólnie w Polsce, będzie dużo droższe, ono z roku na rok będzie wyższe. Rozmawiałem ostatnio z prezydentami Puław, Zamościa, Chełma, jak wygląda ta sytuacja też u nich, to wygląda to bardzo podobnie albo jeszcze gorzej niż w Białej Podlaskiej, dlatego że inwestycje, które są planowane i też z dofinansowaniem środków tutaj unijnych, tak jak w Puławach budowa hali sportowej, ona wynosiła około 50 milionów, z tego co wiem po przetargu tam jest ponad 100 milionów, więc to są olbrzymie kwoty, gdzie samorządy po prostu nie są przygotowane na taką sytuację i na dzień dzisiejszy wszyscy się zastanawiamy, z czego mamy zrezygnować, żeby takie realizacje inwestycji wykonać, ponieważ mamy tutaj dofinansowania i myślę, że podobnie będzie z innego rodzaju inwestycjami, które chcemy przeprowadzać, ponieważ no drastycznie one zdrożały. Nie wynika to tylko z tego, że to jest Biała Podlaska, ale również takie w Puławach, również takie w Zamościu, gdzie jest kolejny przetarg na autobusy. I też jakby miasto się nie zmieściło w kwocie wcześniej szacowanej. Więc też to są kolejne przetargi, więc no to dotyka nas wszystkich, po prostu jest brak wykonawców. Firmy, bo też rozmawiamy z firmami budowlanymi, które wykonują różnego rodzaju usługi, skarżą się na to, że po prostu brak pracowników. Ten brak jest widoczny i pracownicy dzisiaj są wykupowani tak jakby przez firmy z centralnej czy zachodniej Polski. Tutaj nie ma tych pracowników, jest niedobór i stąd też ceny zupełnie inne, wyższe, a mimo wyższych cen też jest problem inwestycyjny. Mamy też informacje jakby takie zwrotne od firm, które były zainteresowane inwestycjami w strefie ekonomicznej, tymi małymi firmami, które do nas się od jakiegoś czasu zwracają i też liczyliśmy na to, że przystąpią do realizacji. Oni powiedzieli nam, że już wszystko mają gotowe i maszyny, i sprzęt, i całe know-how. Natomiast brakuje im ludzi. Po prostu brakuje im ludzi, specjalistów do tworzenia takich linii produkcyjnych i jakby no wszystko jest zawieszone. Więc jakby no tak wygląda jakby sytuacja naszego regionu, bym powiedział, na co no wydaje się, no nie mamy żadnego wpływu w tym momencie. My staramy się, żeby nasze inwestycje były przemyślane i żeby one jakby trafiały w punkt, a z drugiej strony, żeby to nie były inwestycje, które znacznie podrożą koszty funkcjonowania. Nie chcemy zaciągać kredytu na ten moment. Z tego, co Państwo też widzicie,
budżet unijny będzie mniejszy albo znacznie mniejszy. I teraz to jest cała dyskusja, na ile ten budżet unijny będzie mniejszy na kolejne lata, na kolejną perspektywę finansową. Ja myślę, że wtedy samorządy będą miały olbrzymi problem i to wtedy będzie ten moment, gdzie możemy się posiłkować innymi instrumentami finansowymi. W momencie, gdy jesteśmy w stanie pozyskać środki zewnętrzne, powinniśmy tak kumulować swoje pieniądze, po prostu nie wydawać ich na inwestycje nieprzemyślane, żeby można było budować drogi, chodniki, inwestycje niezbędne, potrzebne dla naszych mieszkańców. Czyli jak rozumiem, jedną z takich opcji będą to środki z nadwyżki, tak? Tak, to jest, obecnie to jest jedyna opcja. Znaczy, nawet gdybyśmy chcieli zaciągać kredyt, to jest czasowo niemożliwe. Oczywiście nie rozważam w ogóle takiej sytuacji, natomiast jest to czasowo niemożliwe, ale faktem jest to, że są miasta w naszym województwie, które nie mogą sobie na to pozwolić i są tak zadłużone, że absolutnie nie mogą wziąć żadnego kredytu. My takiej sytuacji nie mamy, dzięki temu, że przez 3 lata kredyt po prostu spłacaliśmy. Więc my zawsze mamy jeszcze, że tak powiem, w razie naprawdę trudnej sytuacji możliwość zaciągnięcia kredytu. Bardzo proszę. Czy są jeszcze jakieś pytania z sesji, w związku z sesją, albo niekoniecznie? Czyli jeszcze odnośnie stadionu. Czy najbliższe jakieś działania tak będą podejmowane na zwolnej sesji nadzwyczajnej? Tak, myślę, że tak, i to będzie w marcu. My mamy czas do połowy, praktycznie 19-16 marzec. To jest ten moment, gdy możemy rozstrzygnąć ten przetarg. To jest jakby ostateczny czas, gdzie musimy oferentom, którzy złożyli oferty, odpowiedzieć, czy korzystamy z ich ofert, czy nie korzystamy z ich ofert, bądź też mamy możliwość 3 dni przed 30 dniami, które upłyną od ogłoszenia przetargu, zwrócenia się do oferentów, że przedłużamy termin rozpatrywania ofert o następne 60 dni. Oczywiście 60 dni to jest maksymalne. Maksymalna liczba, być może będzie taka sytuacja i będzie nam potrzeba 5, 6, 7 dni na doniesienie dokumentów przez oferentów. Natomiast na dzień dzisiejszy chcielibyśmy tę inwestycję wykonać, ale nie mogę dzisiaj Państwu odpowiedzieć, czy mamy aż tyle środków finansowych, żeby to zrobić. Czy jakoś procentowo jest Pan w stanie określić szanse na realizację tej inwestycji, czy... Ja jestem optymistą z zasad, więc myślę, że mamy 70%. Ale jest zawsze te 30, gdzie to może nie wyjść. Oczywiście dla mnie to też jest trudna sytuacja. Sami Państwo teraz też podnoszą się różnego rodzaju głosy, że a może 40 milionów to za dużo. A może w ogóle nie powinniśmy tego robić, przecież za 40 milionów można bardzo wiele wybudować ulic, dróg i tak dalej. No z tych 40 to od razu jakby ripostuję, że to jest 30, bo 10 jest znaczone, więc po prostu nie zrobimy tego, to tych 10 nie będzie, więc mamy 30. A jak jeszcze odjąć od tego te 13, od tych 30, to tak naprawdę mamy 17. No oczywiście też jest olbrzymia kwota, jakby nie patrzeć. Natomiast gdy szliśmy do wyborów w programie wyborczym, jakby temat stadionu był jednym z głównych moich projektów i myślę, że na to też bielczanie głosowali, że w końcu jakby bialski sport też będzie trochę na innym etapie, nie bym powiedział XIX wieku, tylko na poziomie XX wieku, gdzie będziemy mieli obiekt, na którym możemy nie tylko rozgrywać imprezy sportowe, ale też imprezy kulturalne, więc myślę, że dodatkowo trzeba też mówić o tym, że ekonomik zyska halę sportową. Największa szkoła z tradycjami, szkoła, która jako szkoła średnia, tak, ma bardzo wielu uczniów, a na dzień dzisiejszy oni w ogóle nie mają hali sportowej, jako jedyni tak naprawdę. I z tego projektu moglibyśmy to zrealizować i myślę, że to by służyło szeroko nie tylko samym piłkarzom czy piłkarkom, ale również uczniom. Bardzo proszę, czy są jeszcze jakieś pytania od Państwa? Są do dyspozycji oczywiście pozostali prezydenci, także też można wykorzystać ich obecność, oni chętnie chyba odpowiedzą na wszelkie wątpliwości i pytania. To jeszcze chciałam dopytać, bo zaczęły się przenosiny z tego, co widziałam, Centrum Przedsiębiorczości. Tak. Czy to znaczy, że już prace się zaczęły w budynku Przybrzeskiej? Zaadaptowanie tych pomieszczeń pod inspekcję transportu? Prace się rozpoczynają, natomiast może inaczej.
przeniesienie Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości spowodowało to, że zwolniło się miejsce po Bielskim Centrum Przedsiębiorczości, gdzie będą instytucje, które są z Brzeskiej w tym miejscu przeniesione. Z tego co pamiętam, to ma być Regionalna Izba Obrachunkowa. Wiem, że prezes Izby z Lublina też miał być w Białej Podlaskiej, miał oglądać te budynki również, te nowe miejsca. Myślę, że to będzie dużo lepszy standard niż do tej pory Izba miała. A robimy to dlatego, że chcemy, aby jedno piętro było dla Inspekcji Transportu Drogowego właśnie w budynku na Brzeskiej. W celu modernizacji tego budynku zwróciliśmy się do głównego inspektora. Przedstawiliśmy mu wyceny w trzech wariantach, jak może wyglądać remont tego budynku. Ten remont będzie jakby przerzucony na czynsz, który inspekcja będzie nam płacić. Dlatego też no, najpierw musiałem to uzgodnić z głównym inspektorem, czy on się na to zgadza. Z tego co wiem, jeden z wariantów został wybrany i za chwilę będziemy ten remont wykonywać. Chcemy to zrobić szybko, tak żeby w wakacje już jakby te pomieszczenia były odnowione, dlatego też, że inspekcja będzie robiła nabory na kolejnych pracowników do końca roku, ma być to 100 etatów, a więc my musimy przygotować tym ludziom miejsca do funkcjonowania. Abstrahując jakby od tego, chcemy ten budynek remontować, nie tylko jeżeli chodzi o dach, który tam będzie najdroższy, ale również o wymianę okien, podłóg, sanitariaty, no tak, żeby to był budynek, który no spełnia warunki biurowca na obecne czasy. Dlatego też jakby, że jest to budynek miejski, nie budynek ZGL-u, ZGL jest tam tylko administratorem, my też będziemy inwestować w ten budynek z miasta, natomiast czynsze, tak jak w postaci na przykład bazarów, będą przechodzić na stronę miasta. ZGL będzie pobierał pieniądze tylko za administrowanie. Być może będzie, być może nie będzie. Ja rozmawiałem z panem starostą. Oczywiście jest warszawska brana pod uwagę, natomiast kiedy to będzie, nie jestem w stanie państwu powiedzieć. Myślę, że nawet technicznie przeprowadzenie tak olbrzymiej instytucji jak starostwo, to na pewno nie będzie kwestia miesiąca czy dwóch. Myślę, że do końca roku na pewno starostwo będzie w budynku na Brzeskiej 41. Bardzo proszę, czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo.